Witajcie w moim 22 odcinku. W trzeciej części wam przedstawię Anubiasa sagittae. Roślina mateczna. Anubias sagittae. Roślina mateczna. Oświetlenie niskie, średnie, 0,3 W na liter lub 0,5 W na liter. Wysokość od 10 cm do 45 cm. Temperatura od 22 do 28. Twardość wody miękkiej do średniej twardej. pH od 5,5 do 8. Tempo wzrostu wolne. Długość liści mi tu wychodzi od 10 cm do 16 cm. Szerokość liści tu mam od 5 cm do 8 cm. To jest kamień wapienny filipiński. Przymocujemy do kamienia za pomocą żyłki wędkarskiej. Zalecam się, aby delikatnie z koszyka usunąć tworzywa sztucznego, czyli wełnę. Po usunięciu je wypłukać z korzenia, po wypłukaniu możemy przywiązać do dekoracji, czyli do korzenia lub kamienia przy pomocy żyłki wędkarskiej. Po wypłukaniu z korzeni z wełny to przecinamy korzenie, leciutko przytniemy i zostawiamy tak jak są. Tak sobie przymocowałem do kamienia wapiennego filipińskiego przy pomocy żyłki wędkarskiej. Anubias sagittae to atrakcyjna roślina pochodząca z podmokłych terenów Afryki Zachodniej. Często rośnie w pobliżu wody lub mokrej ziemi, w cieniu lasu, ale także trzymając się mokrego korzenia lub skałek. Silne rośliny adaptują, lubią lekką, kwaśną, miękką wodę, ale także dostosuje się do twardej wody. Posiada dobrze rozwinięte systemy korzenie oraz cienkie klęcza, którego rozetowe wyrastają dość długie ogonki liściowe. Mogą być przechowane nawet z rybami,
które lubią skubać rośliny żywe. Jest znana także dobrze radząc sobie z atakiem glonów i ślimaków. Straci zabarwienie, jeśli pozbawimy go żelaza. I wtedy żółtnieje. Karmić go nawozem. Liście barwne, jasne zieleń do ciemne zieleń. Nawet liście mogą być również stać się czerwone jak wino. Długość liści od 16 cm, szerokość liści od 8 cm, wysokość od 10 cm do 45 cm. Nawet może dojść do 50 cm. Blaszki liściowe, dość duże w kształcie lancetowe do owalnego. Dzięki swojemu rozmiaru oraz atrakcyjnemu wyglądzie roślina doskonale wygląda na środkowym planie akwariumie. Anubie sagittae rozmraża się przez oddział klęczy. Rośliny nie należy zakopywać w podłożu, przysypać można jedynie część korzeni. Należy jednak uważać, aby nie przesypać klęcza. Możemy anubiasa sadzić przez umocowanie do ich ozdób wyposażonych w akwariumie takich jak korzeni, kamieni, lili, czyli bryłki lawy wulkanicznej. Roślinę najlepiej przymocować za pomocą żyłki wędkarskiej. Anubias jest to rośliną wolną rosnącą. Najlepiej umieścić je w akwariumie lekkim zacienionym. Przy silnym oświetleniu rośnie szybciej, ale liście czasami pokrywają warstwą glonów, co powoduje, że liście żółtnieją, brązowieją, zwijają i obumierają. Anubias najlepiej rośnie w wodzie o temperaturze 22 do 28. Wysokość od 10 do 45 cm. pH od 5,5 do 8. Twardość wody miękkiej do średniej twardej. Oświetlenie niskie średnie na poziomie 0,3 W na liter lub 0,5 W na liter. Zapraszam Was do 23 odcinka. Czwartej części mojego filmu będzie Anubias kongijski okrągły.